Jako wieloletni przewodnik w Warszawie nauczyłem się spotykać z ludźmi, którzy się interesują różnie tym, co mówi przewodnik, więc proszę oczekiwać ode mnie, że będę się jakoś zachowywał szczególnie dynamicznie. Będę się starał przekazać Wam rzeczy, które jak sądzę Wam się przydadzą. Ale sam mówiąc też szczerze, po raz pierwszy miałem okazję poznania się osobiście, jeśli tak mogę powiedzieć, z Waszym patronem. I była to w ogóle przygoda niesamowita. To facet, który nawet nie wiadomo dokładnie kiedy się urodził. Mówi się, że w 1599 w biednej szlacheckiej rodzinie na Kielcczyźnie miał 9 braci. Więc rodzina była taka, że w zasadzie miała mały skrawek własnej ziemi i utrzymywała się z dzierżaw. Więc ojciec od samego początku, jak ci chłopcy zaczęli rosnąć, zaczynał się zastanawiać, jak im urządzić życie. I najprostszym wtedy wyjściem było skierować ich na służbę wojskową. Nie mamy wyobrażenia, jak wtedy wyglądała służba wojskowa. Postaram się Wam parę słów na ten temat powiedzieć, ale wcześniej powiem, kiedy to się działo na tle historii Warszawy i Polski. Otóż zdarzyło się tak, że szlachta z rozmaitych powodów, która miała prawo i obowiązek uczestniczyć w wyborach królów, zdecydowała się na wybór Zygmunta III Wazy, który pochodził ze Szwecji. I cały czas głosił, że ma prawa dziedziczne do tronu szwedzkiego, co spowodowało, że kolejni jego tam polityczni albo oponenci, albo z rodów szwedzkich, oczywiście starali się go z tego tronu wyrzucić, co spowodowało, że Polska była w permanentnym stanie wojny potencjalnej, takiej czynnej, gorącej albo takiej zimnej wojny ze Szwecją. To było dla Polski szczęście i nieszczęście, dlatego że w tamtym czasie w Europie przetaczały się rozmaite takie wielkie batalie, trochę religijne. Trzeba pamiętać, że dziadek Czarneckiego był arianinem, co nie było wcale takie oczywiste potem, kiedy już Czarnecki był dorosły, nie pomagało mu w karierze. I trzeba się było w tym całym galimatiasie jakoś orientować. Co robili młodzi ludzie, którzy chcieli zrobić karierę? Zaciągali się do wojska jako ochotnicy. To był taki oddział psów wojny w tamtym czasie. Brutalnych, profesjonalnych najemników, którzy nie dbali za bardzo o to, kto ich wynajmuje. Dbali o to, żeby im zapłacono w porę i pokazano, kogo mają wyrżnąć, utłuc albo zdominować. Taka grupa tych zawodowych, polskich najemników, którzy się wynajmowali rozmaitym dworom albo rodom w Europie, to była grupa lisowczyków. Czarniecki trafił do takiego oddziału. I te doświadczenia, które zdobył, niewiele o nich wiemy, bo był szeregowym żołnierzem, w związku z tym nie trafił do kronik, spowodowały, że potem był tym, kim był. Nie był to wojownik ukształtowany w szkołach. Rodzicom starczyło od bidy na to, żeby skończył szkołę średnią, jakby. Wszystko, co zdobył, czego się nauczył potem w życiu, to było jego własne doświadczenie, jego własne, jak to się dzisiaj ozdobnie mówi, krew pod łzy. Nauczony w tej pracy jako najemnik, że ten, kto jest pierwszy, po pierwsze przeżyje, bo nie ma na co czekać, po drugie ma pierwszy dostęp do łupów. Lisowczycy żyli z tego, że grabili tych, z którymi wypadało walczyć. To doświadczenie spowodowało, że Czarniecki był osobą trudno przewidywalną już jako dowódca wojskowy na polu bitwy, bo jeżeli była taka potrzeba, często jeśli nie była taka potrzeba, szedł pierwszy. Opanował nawet taką metodę komunikowania się niewerbalnego, że ponieważ dowódcy wszyscy wtedy w wojskach średniowiecznej Europy byli poubierani, uzbrojeni tak samo, on starał się odróżnić, żeby ludzie poznawali go w polu, często pierwszy raz spotkani, bo te armie się spotykały często tuż przed bitwą, bo każdy pochodził z innego rejonu, z innej ziemi, z innej sfery językowej, to byli Kozacy, Litwini, Tatarzy, wszystkich trzeba było ogarnąć i poprowadzić do boju, więc on zabijał rękawy. Potem się ta moda nawet przyjęła i szedł na ogół pierwszy, jeżeli była taka potrzeba. To spowodowało, że był 20 kilka razy ranny, w tym parę razy ciężko. Wrócę do początków jednak jego kariery. Wiecie już mniej więcej, co to był za człowiek. Swoje doświadczenie bojowe
zdobywał u boku brata, który był też zawodowym żołnierzem. Czterech braci trafiło do zawodowego wojska, ale tylko Czarniecki poszedł na taką funkcję, jak wam powiedziałem, takiego psa wojny. Tak? Jego brat był dobrze ułożonym i Piotr, i takim przewidującym rozmaite potencjalne zagrożenia człowiekiem i trochę tak temperował tego młodego Czarnieckiego. On służył pod jego bezpośrednią komendą przez 2 lata, a potem się już zaczęło. Pamiętacie, nie mamy niestety za dużo czasu, żeby wam tych szczegółów więcej dać. Jeśli starczy wam zdrowia albo zapału, to szczerze polecam, zachowało się dzieło zupełnie nieprawdopodobne. Znaczy, pamiętnik kogoś, kto służył przy Czarnieckim całą jego karierę życiową. To był Jan Chryzostom Pasek. On wydał 2 tomy pamiętników. Jak widzicie po tych zakładkach, ja się starałem znaleźć coś ciekawego o Czarnieckim, co bym wam mógł zacytować. Już abstrahuję od bariery językowej, bo to z innym językiem pisane. Ale rzeczy, które opisuje Pasek, dla dzisiejszego widza nawet, są trudne do znalezienia w jakimkolwiek serialu. Dam wam przykład. Cały pomysł na taką wojnę polegał na tym, że młody wojskowy dostał dokument, który pozwalał mu organizować po pierwsze zbiór pieniędzy, gromadzenie pieniędzy na wojnę, jeżeli Sejm uchwalił takie prawo, a potem zmuszanie szlachty do tego, żeby te pieniądze zapłaciła albo sama na tą wojnę szła. I było to wcale takie proste. Obowiązywał mianowicie taki system, że jeżeli szlachcic nie mógł z jakiegoś powodu iść na wojnę, musiał zapłacić za kogoś, kto w miejsce jego na tę wojnę trafi. Pilnowanie tych ludzi, którym bardziej zależało na tym, żeby jak najszybciej z tej wojny się wycofać, oprócz zawodowców, to była zupełnie inna grupa wojskowych i było niestety niewielu. Mówi się, że główna kadra Czarnieckiego, której on się mógł oprzeć w jego działaniach wojskowych, liczyła około 10 tysięcy ludzi. On regularnie walczył z kilkakrotnie większymi oddziałami wroga, a walczył ze wszystkimi. Walczył z Kozakami, z Tatarami, ze Szwedami i z Rosją. Najbardziej spektakularne opowieści dotyczą jego wojen z Rosją, chociaż on, jakoś tak z hymnu to wiemy, kojarzy się nam w głowie z swoją akcją na terenie Danii. Po co on tam trafił do tej Danii? No, kiedy Władysław IV, syn Zygmunta III Wazy, ponowił roszczenia do tronu szwedzkiego, Karol Gustaw, który wtedy był już królem szwedzki, postanowił mu sprawić stosowne baty, co nie było takie skomplikowane, bo wtedy szlachta nie specjalnie się paliła, żeby w interesie szwedzkiego tronu wojować. I nastąpiła agresja Szwedów. To się odbywało w ten sposób, że oni zajmowali poszczególne miasta, porty, blokowali handel i tak dalej. A do wojny dołączył się król duński, do wojny przeciw Szwedom. Z tego powodu prostego, że jak patrzycie na mapę i Bałtyk się kończy taką cieśniną między Danią a Szwecją, to oni wymyślili kapitalny sposób na zarabianie, nie robiąc niczego. Pobudowali zamki po obu stronach tej cieśniny i każdy statek, zwłaszcza taki, który wypływał z Polski, Polska wtedy zaopatrywała prawie całą Europę w zboże i tych statków było mnóstwo. Każdy statek musiał płacić daninę. I tych danin było tyle, no pod rygorem zatrzymania tego statku albo wycięcia załogi, także nie było specjalnie pola do negocjacji. Dania się stała bardzo zamożnym państwem, nie mając niczego, ani przemysłu, ani specjalnej systemu edukacji. Jednym słowem, wszyscy żyli z tego, że kontrolowali to ujście Bałtyku i jego połączenie z oceanem. Kiedy okazało się zatem, że Szwedzi, którzy byli takim konkurentem do tej kasy z tej cieśniny, uderzyli na Polskę, to król duński wymyślił, że nie może doprowadzić do tego, żeby Szwedzi byli za mocni i uderzył na Szwedów z drugiej strony, pomagając jako królowi polskiemu. Kiedy Polsce się źle wiodło w tej wojnie polsko-szwedzkiej, bo doszły wszystkie te powstania na Ukrainie, jak sobie obejrzycie Ogniem i Mieczem i Potop, to wszystko będziecie mieli w obrazkach, tak? To w końcu król duński, który był w konflikcie, okazało się nagle, że musi walczyć z królem szwedzkim, który zamiast bić Polaków, dostał się do Danii. Zajął wszystkie strategiczne miejsca w okolicach tej cieśniny i próbował przejąć kontrolę nad tą kasą, która przepływała obok nich niejako, tak żeby miał szansę brania pieniędzy z dwóch stron, z obu brzegów. Tak? Wtedy było oczywiste, że król polski, będąc przecież tytularnym królem szwedzkim, nie mógł tego tolerować.
i uderzył na Danię w ten sposób, żeby pomóc Duńczykom przeciw Szwedom. To jest dosyć skomplikowana opowiastka, ale w praktyce oznaczała, że Czarniecki jako zawodowiec był zmuszony do tego, żeby pojechać w zupełnie nieznany ląd, bardzo długą drogą przez dzisiejsze Niemcy, przez Prusy. Dostał się na teren Danii, gdzie jedynym językiem, jaki znali jego żołnierze, to była łacina. W Danii to nie był specjalnie popularny język. W związku z tym to wbrew pozorom armii Czarnieckiego ułatwiło życie, bo Czarniecki wydał prosty rozkaz, że będziecie mieli tyle, ile zdobędziecie, bo to był niby nieprzyjazny naród, ta Dania, i tyle zjecie, ile uda wam się ukraść albo zrabować tym, którzy są w okolicy. Ta technologia była dosyć popularna w średniowieczu, bo wojsko wtedy żyło z tego, że grabiło. Nawet kiedyś powstała taka kabaretowa historia, że Mongołowie dlatego jeździli na koniu, bo pieszo gorzej się grabi, tak? Zatem ta technika doprowadziła do tego, że trzeba było wyprzeć tych Szwedów z tych miast, które były w okolicach cieśniny. I tę historię opisuje Pasek. To było dosyć karkołomne przedsięwzięcie, bo jako taki facet od zbierania podatków właśnie został wydelegowany, tak przynajmniej pisze w pamiętnikach, był w Pasek. Zwróćcie uwagę, miał zbierać podatki od miasta, nie znając języka i nie wiedząc w zasadzie z kim ma do czynienia. Ale zrobił to dosyć skutecznie, bo nauczył się dwóch słów tylko, które mówiły pieniądze, zaraz i więcej nic nie mówił. Ci go próbowali gościć, zapraszać na uczty, ci Duńczycy wiedzieli, co się święci. A ten powtarzał tylko te dwa słowa i w końcu, kiedy podeszła za nim taka szpica oddziałów Czarnieckiego i ci mieszkańcy miast zorientowali się, że nie ma żartów, to się zebrali oczywiście i wydali mu te pieniądze, dzięki czemu on mógł przemówić po łacinie, dziękując im dosyć fałszywie za to, że dla potrzeb Czarnieckiego byli tak hojni i tak łaskawi i że za to będą mieli błogosławioną władzę króla duńskiego, który przecież jest przyjacielem Polaków i tak dalej. Drugi atak na armię szwedzką nastąpił na takiej wyspie obok Danii, gdzie główny oddział kontrolujący tę drogę się schronił, szwedzki, licząc na to, że nikt ich tam nie dosięgnie. I tu Czarniecki wykonał też numer, o którym historycy mówią, że w pław przypłynął tę cieśninę na tę wyspę, czego się nikt nie spodziewał i zdobył ten zamek. Takie pomysły do przybywania rozmaitych przeszkód wodnych w pław też Czarniecki zdobył i zapamiętał z czasów, kiedy był Temisowczykiem, bo nikt nie budował dla nich, to były małe oddziały mostów ani przepraw, musieli sobie sami dawać rady. Stąd, kiedy udano się pod mury kolejnej twierdzy, Czarniecki, który nie miał dział, bo nie było jak tych dział tam na tę wyspę przewieźć, poradził tym żołnierzom, żeby się podzielili na dwie grupy, żeby tych pachołków, którzy towarzyszyli zawsze jeździe, mówiąc nawiasem, to taka dygresja, pachołkowie to była sól armii. Oni grabili z pól bitew to, co się panu należało albo nie należało, bo pan jadąc konno nie mógł się schylać do tych poległych, żeby ich obrabować. Zatem ci, którzy szli z nimi na wojnę, mieli dwa tutaj atuty. Pierwsze byli pieszo, po drugie nie byli w pierwszym uderzeniu bitwy, zatem mogli się naprawdę obrobić. To, co widzicie na filmie, jak rzędzian na tyletach tych pierścieni, to wynika z tego, że był pieszo i miał dostęp do żyły dżemu, jak to się dzisiaj mówi. Doprowadziło to zresztą do zupełnie karykaturalnych sytuacji, bo zauważcie, kiedy taki pachołek szedł i oglądał to pole pełne trupów, to była kwestia, kto dopadnie do tego najbardziej dobrze rokującego, jeśli idzie o majątek, trupa. Co nie było takie oczywiste, bo niektóre zbroje były skomplikowane, a niektóre były bardziej okazałe, a niektóre mniej i tak dalej. Trzeba było dokonywać błyskawicznego wyboru i nastąpiła bijatyka o dostęp do tego, kto dobrze rokował. Wrócę jednak do samej bitwy. Otóż Czarniecki, wiedząc, ile tych żarłocznych i takich właśnie nastawionych na rabunek pachołków towarzyszy rycerzom, bo im ktoś miał więcej pachołków, tym więcej dla niego mogli zdobyć w czasie tych wypraw rozmaitych dóbr. Zatem kazał im się otoczyć snopami. Ponieważ wiedząc, że nie może atakować armatami ani niczym innym, a nie zdąży tak naprawdę załadować po pierwszym wystrzale ani pistoletów, ani tych muszkietów, kazał im podejść po prostu biegiem pod mury, licząc na to, że będą do nich strzelali. Miało to dwie zalety. Strzelali najpierw do pachołków, w związku z tym rycerze pozostali w dobrej formie.
w miarę, pewnie rokowali lepiej, jeśli idzie o szansę przeżycia. A drugie, ta słoma, ponieważ ówczesne muszkiety było bronią gładkolufową o zasięgu 150 mniej więcej metrów, to ta słoma w większości przejmowała te kule, które z tych muszkietów były do tych pachołków wystrzeliwane, co spowodowało, że po pierwszej salwie armia konna miała dużą szansę na dopadnięcie murów i wyrąbanie w nich otworów. Też zupełnie oddzielna historia, na którą tylko Czarniecki mógł wpaść, bo się okazało, że jak nie ma armat, to w jaki sposób dostanie się do twierdzy? Trzeba było coś z tym zrobić. Twierdza była murowana, okna zakratowane, więc on zebrał z całej tej okolicy, tej Danii nieszczęsnej, około 500 siekier, które dodatkowo kazał wręczyć tym pachołkom. Więc jak oni już dobrnęli żywcem w tych snopach pod te mury, to dostali rozkaz zrzucenia tych snopów po to, żeby położyć je na takiej fosie, która otaczała twierdzę. Po tej szosie przeszły następne oddziały, a oni przy pomocy tych siekier wyrąbywali w litym murze otwór w otoczeniu zakratowanych okien, po to, żeby usunąć kratę i móc wpuścić kogoś do środka. Ponieważ byli tuż pod murem, to okazało się, że ci obrońcy nie mieli na to żadnego sposobu, bo jak w średniowiecznych warszawskich, na przykład tutaj rozmaitych okazjach, wylewano takim ludziom wrzątek, albo smołę, albo kaszę na głowy, co spowodowało, że oni tak chętnie na ten mur się wspinali. Tam nikt nie zdążył takich dań przygotować. Tak? W związku z tym dostali się wewnątrz i spowodowali przy pomocy prostych dosyć tam manewrów, że ta armia, która się tam dała zamknąć, poddała się zupełnie zwyczajnie. Ale poddała się tak, że się ewakuowała z tej twierdzy, zostawiając ją niby pustym. Tu jeszcze raz doświadczenie życiowe Czarnieckiego wykazało, że był człowiekiem nieprzeciętnym. Pod karą gardła, czyli ucięcia głowy, zabronił wejścia do twierdzy tym, którzy byli otaczali jej mury. Ponieważ przewidywał, że może ich tam czekać niespodzianka. I rzeczywiście tak było. Okazało się, że część tego wojska szwedzkiego, zamiast uciec, co pozorowano, uciekła na górę, niejako na strop tej wieży, która była głównym elementem obronnym twierdzy, czekając, co się będzie dalej dziać. Zostawiono niby w pośpiechu, tuż za murami, całą masę kotłów z jedzeniem, co powodowało oczywisty odruch wszystkich tych, którzy przepłynęli przez to morze i byli zmordowani, że się biorą za jedzenie, albo przynajmniej. Ale Czarniecki zdecydowanie tego zabronił i okazało się, że miał rację. Ponieważ to jedzenie było takim wabikiem do min, które były wkopane pod tymi kotłami i które przy pomocy takich lądów, które się powoli tliły, miały wybuchnąć za kilkanaście minut od momentu, kiedy opuścili tę kuchnię czy stołówkę obrońcy. Dzięki temu, dzięki doświadczeniu, intuicji, nie wiem, znajomości rzeczy, kiedy wybuchły te wszystkie miny, okazało się, że tam było tylko kilku pachołków, natomiast impet, ilość prochu była tak ogromna, że wyrzuciła w powietrze nie tylko wszystkie te stropy tej wieży, ale również ten ostatni dachowy niejako strop, na którym się schronili ci czatujący na atakujących obrońcy Szwecji. I oni wylecieli w powietrze razem z tą wieżą, jak z armaty wystrzeleni. Pasek pisze, w co niekoniecznie można wierzyć, że zdarzył się przypadek, że człowiek na koniu, który tam się, bo to był ogromny impet, ogromny obszar objęty tą eksplozją, że facet, który wjechał tam na koniu, został z tym koniem wraz wyrzucony i wylądował po drugiej stronie ciśnienia, czego niekoniecznie dało się potwierdzić, ale takie historie były. Pasek zresztą przy tej okazji opowiada rozmaite historie, które są, jakby tu powiedzieć, takie komiksowe trochę, albo z horroru, że tam jego kolega, który szedł do ataku z koniem, dostał postrzał bezpośredni z armaty, trafiła ta kula armatnia w konia, przeleciała przez całego konia, koń oczywiście rozerwany na szczęki, a ten kawaler osiadł na ziemi, wprawdzie bez konia, ale za to żywy, więc cuda tam w tamtym czasie się zdarzyły. Takie opowieści i takie doświadczenia spowodowały, że Czarniecki był osobą niepopularną w wojsku, ponieważ większość wodzów wojskowych była z awansu. Byłem wykształconych, bogatych, a on tylko jeden był nie z soli, ani z roli, tylko z tego, co go bolało. Jedyną metodą na zdobycie majątku, oprócz żony, którą poślubił w wieku 39 lat i która pracowicie gromadziła te wszystkie tam jego zdobycze, mówiąc nawiasem,
kiedy się obraził na króla Jana Kazimierza, to już był czas potopu szwedzkiego, postanowił przejść do przeciwnika, czyli do króla szwedzkiego. To dla człowieka, który był lisowczykiem i człowiekiem na wynajem, nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu był patriotą do momentu, kiedy wierzył w to, co robi, kiedy awanse go nie mijały i kiedy mu za to płacili. Akurat w tym momencie przestali mu go i awansować, i płacić. I gdyby nie królowa żona Jana Kazimierza, Maria Ludwika Gonzaga, która zdołała Czarnieckiego przekonać, żeby pozostał przy królu, nie wiadomo, jakby się potop szwedzki skończył. W związku z tym Czarniecki znowu zmienia filozofię i zaczyna atakować Szwedów w czasie potopu taką metodą, która była mu przepisana jako wynalazcy, ale wynikała z konieczności z jego doświadczeń. Mianowicie prowadził tak zwaną wojnę szarpaną. Na czym to polegało? Mówi się dzisiaj, że to wojna partyzancka. Nie całkiem tak było. Otóż on miał doskonałe rozpoznanie ruchów wojsk na zasadzie takiej, że po prostu albo jeńców, których udało się przechwycić, torturowano dotąd, aż wyśpiewali, potem trzeba było mieć paru jeńców, żeby uzgodnić ich zeznania, bo jeden mógł powiedzieć wszystko, tak? Prowadził też drakońskie metody trzymania w dyscyplinie swoich oddziałów. Proszę sobie wyobrazić, że często było tak, że tym oddziałom jego, wysuwanym często kilkaset kilometrów przez front polskich wojsk, po to, żeby rozpoznać sytuację, wiedzieć, czy wróg się szykuje do ataku, czy nie, nigdy w porę nie płacono ani dostarczano zaopatrzenia, w tym wyżywienia. Oczywiście armia polska, jak wszystkie armie europejskie, łupiły tych, które były w okolicy, chłopów, szlachtę, kogokolwiek. W przypadku wojen szwedzkich ta cecha lisowczyków, którą miał pod skórą Czarniecki, okazała się być jego dodatkowym atutem. On po prostu doprowadzał do wygłodzenia osaczonych, otoczonych oddziałów szwedzkich. Tak było w Widłach Wisły i samo pod Sandomierzem. Przegrano formalnie pierwszą potyczkę z królem Karolem Gustawem i doprowadzono do tego, że on się zatrzymał, czekając na posiłki w Widłach Wisły i Sanu. I Czarniecki otoczył go paroma tutaj wałami, takimi, z których miano atakować, i czekał. Głód w armii szwedzkiej był taki, że zjadano własne konie. Ich stan bojowy był coraz gorszy i gdyby nie fakt, że trzeba było w końcu się jakoś zdecydować na bitwę, bo wszyscy czekali na rozstrzygnięcie. Czarniecki postanowił pojechać w stronę Gdańska, zostawiając całe te okopy i tego króla Gustawa pod Sandomierzem. Natychmiast pospolite ruszenie, które go zastąpiło, mając pilnować tych okopów, to była dosyć nieskomplikowana robota wojenna. Poszli po prostu po rozum do głowy i wrócili do domu, bo były święta, były żniwa, siewy. I oczywiście, nie trzeba było dużo czekać, Karol Gustaw wymknął się z tego okrążenia. Wina spadła oczywiście na Czarnieckiego. Czarniecki w związku z tym doszedł do wniosku, że już nie będzie nikogo oblegał, tylko będzie robił tak, że doprowadził do tego, że Karol Gustaw się poruszał w jakimś kierunku. On atakował jego przednie oddziały, które robiły rozpoznanie terenu. Wycinał ich w pień, ni świadka klęski nie zostawiając, tak? W związku z tym oddziały królewskie nie miały żadnej informacji, co ich czeka. Doprowadzało to do tego, że Szwedzi musieli rabować wszystkie wsie i szlachtę. Szlachta, która była na początku niechętna udziałowi w wojnie, jak widzieli, że mają z jednej strony w perspektywie utracić wszystko na rzecz Szwedów, albo zdobyć tytuł bohatera, na dodatek wdzięczność króla i kolejne beneficja, kolejne ziemie do dzierżawy i tak dalej, opowiadała się przy Czarnieckim. Czarniecki formował z nich takie oddziały ochotnicze, przy czym ci ochotnicy nie mieli wielkiego wyboru, bo jak już raz trafili, się zdeklarowali, to każdemu, kto mu przyszło do głowy, żeby zwiać z pola walki albo w czasie przygotowań do walki, fundował taką przejażdżkę, którą czasem oglądamy we współczesnych filmach gangsterskich. Mianowicie wiązano facetowi nogi, przywiązywano do konia na długim takim, na długiej sznurze i włóczono go po tak zwanym Majdanie, czyli wewnątrz twierdzy. Nikt nie wytrzymywał więcej niż trzech takich ludzi. Ponieważ taka twierdza, ta ziemia, ten grunt mógł być traktowany w dzisiejszych pojęciach jako tłumec, tak? W związku z tym wszyscy się bali ognia pomysłów Czarnieckiego na dyscyplinowanie. I ta armia, mając do wyboru albo zginąć w taki sposób, albo zdobyć majątek dla siebie i dla rodziny, szła za nim wszędzie, gdzie mu fantazja po prostu dyktowała. Miał też cechę, której się chyba nie można nauczyć, a która mu czasem służyła na dobre, a czasem na złe. On po prostu, kiedy miał do czynienia z ludźmi konkretnymi, choćby własnymi oficerami,
to przez skórę czuł, czy ktoś kłamie, czy go próbuje na coś naciągnąć, czy też wie, co mówi, tak? Zdarzyło się raz tak, że w czasie jakiejś popijawy w okolicach Sandomierza taki szef, rotmistrz, czyli w dzisiejszym rozumieniu porucznik, który prowadził to rozpoznanie, spił się tak, że nie mógł trafić do konia. Kiedy Szwedzi wysłali naprzeciwko do rozpoznania patrol kilku osób, on się tak przestraszył, że wsiadł na tego konia, jak stał, jeszcze z ciężkim kacem w głowie, zwiał do Czarnieckiego, do swoich oddziałów, co mu zajęło pół dnia, i z całą determinacją opowiadał historię, którą wymyślił najpierw, a potem w nią uwierzył, że ogromna armia szwedzka, nie wiadomo skąd się znalazła, ich osaczyła, w związku z tym tylko on sam został. Tak? To wyglądało tak nieprawdopodobnie, bo Czarnecki wiedział, co się w okolicy dzieje, nie podjął żadnych spektakularnych działań, ale trzeba było gdzieś założyć, że jednakowoż może z tym coś być na rzeczy, może facet przesadził, ale może rzeczywiście jakaś armia się znalazła. To spowodowało, że nakazał tak zwane granie przez musztów. Nie wiem, czy spotykaliście w trylogii takie określenie. Otóż kiedy trzeba się było w sposób sekretny zebrać do marszu, to trębacze, którzy byli takim systemem komunikowania się w armii, wyjmowali ustniki z trąbek i grali tylko na samych ustnikach. Cicho, ale tę samą melodię, co powodowało, że bez, że tak powiem, szansy na usłyszenie tego sygnału przez wroga, oddziały się zbierały, zmieniały szyki i w ogóle ustawiały się do ataku czy do obrony. Otóż Czarniecki, zresztą z Lubomirskim, który był niedaleko ze swoją armią, postanowili się posunąć w tamtą stronę. Im dalej szli, tym bardziej nikogo nie było. I próbowano zrozumieć, co ten człowiek mówi, ale on się przysięgał i mówił, że on w ogóle kładzie własną głowę i szablę i rodzinę, że tak rzeczywiście było. Być może, że nie miał wyboru. Ale okazało się, że miał pecha, bo jeden z tych kompanionów, który razem z nim pił, kiedy się obudził i zobaczył, że ta jakaś tam grupka tych Szwedów próbuje tam okradać tych wszystkich okolicznych, podniósł wrzask, wyjął szablę, ponieważ to były ciury, więc się przestraszyły i zostawili to, co zrabowali, więc on to oczywiście wziął, położył na konia i wrócił do Czarnieckiego, co było dowodem, że nie tylko nie zginął i że nie tylko nie ma armii, ale wręcz przeciwnie, że to byli złodzieje tam wydelegowani przez wojska szwedzkie. Oczywiście Czarniecki swoim obyczajem kazał ściąć natychmiast tego człowieka. Okazało się, że nie było to takie proste, ze stu powodów wyrok się odwlekł. W związku z tym on mu zafundował taką rzecz, że ponieważ sam sobie wyznaczył ten los, więc on nie będzie tutaj narażał innych na stres, ustawi go w taką szarżę albo w takie miejsce bitwy, żeby albo zginął, co było najprawdopodobniejsze, albo żeby odkupił swoje winy. Ten styl pracy, zresztą to się skończyło sukcesem, bo facet zrozumiał swój, że tak powiem, błąd, a no tak dotknęła ta infamia, to pohańbienie całej jego rodziny, co jakby oddzielną historię. Takie pomysły pozwalały Czarnieckiemu oszczędzać całą masę czasu i ludzi, bo on po prostu wiedział, co się zdarzy, miał doświadczenie, znał się na ludziach i tak dalej. Ale nigdy nie było tak, że nie słuchał cudzych racji. On tylko miał własne zdanie, przy czym nie krzyczał na kogoś, że to jest nieprawda. On się starał wyciągnąć własne wnioski. A miał piekło, ponieważ jego konkurentami do władzy i do armii byli arystokraci, Lubomirski, Sapieha, cała masa innych, Radziejowski. Każdy uważał się niejako z urodzenia za mądrzejszego. I on musiał, o czym jest w potopie, błagać ich często, żeby się dołączyli do bitwy, bo ci nie chcieli się dołączyć z nim do bitwy dlatego, żeby jemu nie przepadła kolejna chwała, jeśli idzie o odniesiony sukces. I kiedy pod koniec życia okazało się, że ciężko ranny wracał do swoich ziem, w ostatniej chwili niejako dotarła do niego wiadomość, że został mianowany hetmanem. Czekał na to całe życie. W zasadzie w 1665 roku dokonało się to jego marzenie, stał się senatorem, hetmanem, jednym swoim dowódcą wojska. I umarł w drodze do domu. Zachował się taki tekst opisujący te jego ostatnie chwile. To była niedziela 15 lutego 1665 roku. Umierającego hetmana złożono w noszach i na jego prośbę zabrano w podróż do Lwowa.
wokół Lwowa on miał swoje majątki. Dookoła zimowa pora, wiatr sypał śnieg w zaspy. Nawet dziki zwierzyn wyszedłby ze swojej nory. Po drodze cały orszak zatrzymał się na noc w małej chałupinie w Sokołówce. Wielkiego hetmana ułożono w środku izby, natomiast dookoła niego czuwali jego bliscy. Na prośbę bohatera wprowadzono do izby jego najwierniejszego towarzysza, białego rumaka. Koń schylił łeb nad konającym panem, tak jakby rozumiał, co się ma wydarzyć. Podano mu owiec, nie chciał jeść. Dawano wody, on bił nogami w ziemię. Po spowiedzi hetman zasnął. Poniedziałkowym rankiem już się nie obudził. Wkrótce po jego śmierci skonał jego rum. Towarzysz wielu zwycięskich wypraw. Ludzie w Czarncy, Czarnca to jest wieś rodzinna Czarneckiego, powiadają, że co roku 16 lutego słychać na okolicznych łąkach galop konia, który nadal czuwa nad swoim panem. To wszystko. Thank you.